Kogo będziecie szukać w kolejnej edycji programu Top Model? Wiesz co, już tyle lat to robimy, że myślę, że teraz jest czas, żeby ktoś nas zaskoczył, żeby nie idziemy w tym normalnym takim routine, żeby ktoś przyszedł i nas zaskoczyć. Coś, co bym w życiu może nie powiedziała, że wiesz, że szukam to, że właśnie, że ktoś może pokaże jakiś nowy taki trend na Top Model. Asia, ale to jest niesamowite, bo ja patrząc na wasze relacje na przykład z Dawidem Wolińskim, nigdy bym nie wpadła na to, że wy na początku nie do końca się, może nie to, że polubiliście, ale że on miał coś przeciwko twojemu udziałowi w programie. Znaczy, wiesz, to już tyle lat przeszło, że to mi nawet głupio o tym rozmawiać, ale Kuba Wojewódzki ostatnio to wspomnił, to jego wina, nie moja, że znowu o tym rozmawiam, żeby Marcin i Dawid nie powiedzieli, że to ja znowu o tym temacie mówię, ale no były takie momenty, tylko ja od Dawida nigdy nie czułam tego, że może mnie tam do końca nie lubi, bardziej Marcin mi dokuczał na nagraniach. To byłam troszkę zaskoczona, ale no wiadomo, są różne sytuacje w życiu, trzeba wybaczać, trzeba iść, wiesz, do przodu, mamy już tyle lat super format programu, dużo też przez nasz program też dużo ludzie sobie, te dziewczyny czy faceci sobie zmieniają życie i myślę, że patrzeć na pozytywne, a nie patrzeć co było 12 lat temu.